Dobra widzowie, bo tak kurde patrzę na te swoje konto, nie? Generalnie wszystko spoko, fajne skinki gdzieś tutaj nadal mam, ale powiem wam, że chyba czas na nową kosę gdzieś, nie? No kurczę, fajnie by było coś wydropić, coś nowego. No teraz ceny są naprawdę wysokie tych skinów, także kupować to nie, ale może coś trafię. Tu mamy akurat rękawice, to tej skrzynki nie chcę otwierać. O, tutaj mamy kosę, dobra. Okej, otwieramy. No zobaczymy, może coś tam poleci ładnego, tak? Skrzynka załamania. Ciekawe, czy będę no tak, jestem załamany, dziękuję pięknie. Mam jeszcze odrzutu. Ej, tu są rękawice. No kurde, ja chciałem kurde skrzynki z kosami, tak? A nie z rękawiczkami jakimiś. No dobra, już doładowałem jakby konto, także otworzę tak dla zasady skrzynkę odrzutu. Dobra, jazda. Rękawiczek to akurat nie chcę, nie? No chyba, że na jakiś giveaway. No i dobra, no co to ma znaczyć? No chociaż statraku, no chociaż statrak. Kolejna. Ja nie mogę, co to są za skrzynki? Jakaś skrzynka z odrzutu, tak? Kolejna jakaś załamania, no co to ma znaczyć w ogóle? Co to ma znaczyć? No a w tym odcinku do wygrania taki oto skin, także zostaw łapeczkę w górę, komentarz na temat odcinka i zaloguj się na stronę z pierwszej linijki opisu. Dobra, ale słuchajcie, CSGO skins na pewno nas nie zawiedzie. Mam nadzieję, że tutaj uda mi się zdobyć jakąś kostkę. Przypominam oczywiście, że z kodem BULION macie 10% bonusu przy doładowaniu oraz 2 zł i 10 groszy na start, czyli tak naprawdę możecie sobie otworzyć tę skrzynkę za darmo, także polecam to zrobić. I przypominam również o otwieraniu daily case'ów, ja już dzisiaj otwierałem. No i generalnie mam jednego widza, który powiedział, że od początku wakacji codziennie sobie wchodzi i otwiera tę skrzynkę i już ponad 2 dychy uzbierał, także kurde wiecie, tu raz kilka groszy, tu raz kilka złotych, naprawdę idzie zrobić fajną sumkę. No a dzisiaj, tak jak wspominałem, spróbujemy trafić kosę, oczywiście. Na CSGO skinsie macie takie skrzynki, jak na przykład knife case, czyli macie szanse na kosę 100%, tak? Czyli 100% szans na nóż. Aczkolwiek my nie będziemy iść na taką łatwiznę. Spróbujemy wydropić kostkę w jakiś bardziej hardkorowy sposób. Tu mamy Supreme Knife Case, też naprawdę droga skrzynka, aczkolwiek ładne noże tam się znajdują, tak? My zrobimy to za pomocą Case Battle. Także słuchajcie, klikamy tak, nowa bitwa i szukamy teraz skrzyneczkę, w której znajduje się jakiś ładny nóż i mamy na przykład Marble Fade 1%. 1% to jest oczywiście niewiele, aczkolwiek znowu jeżeli tutaj zapodamy sobie większą ilość skrzynek, powiedzmy, no dobra, 8, dajmy 8 na razie na spokojnie. Dajmy tryb underdog, ponieważ ja nie wierzę w swoje szczęście dzisiaj. 4 osoby, czyli znowu jakby zwiększamy pulę naszych nagród. No i próbujemy zrobić takiego underdoga, tak? Czyli po prostu nam teraz nie może się trafić nic najlepiej, czyli modlimy się, żebyśmy nic nie trafili, ponieważ jest to tryb underdog, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Dobra, zobaczcie na to, już koleś trafił Marble Fade'a i to z pierwszej skrzynki. Na szczęście to nie byłem ja, także jest okej. No i teraz najlepiej, jakby oni coś trafili, niekoniecznie musi być to kosa, chociażby wiem, że z tej skrzynki jeszcze AWP leci, więc oni jakby trafili cokolwiek, to już jest git, tak? Wtedy ja wygrywam. A jeżeli nie, to będzie losowanie spośród 3. Zobaczymy. Ale normalnie są emocje teraz. Jeszcze ile? 3 skrzynki, tak? Jeszcze 3. Dobra, jeszcze ten trafił. No niestety, mogli oni trafić to. Ale okej, czyli pula nam się zwiększyła. No i kurde, dobra. Teraz będzie gnój. Teraz będzie gnój, coś czuję. Uwaga. No i między tym a tym mam bitwę teraz. O kurde, tu jest 2,5 koła w tej bitwie. Jest! No i pięknie, słuchajcie. 2500 w taki sposób, no i już mam ładną kosę, no. Marble Fade Factory New to naprawdę nie jest brzydka kosa. Dodatkowo, no ale na przykład Black Laminat w Battle Skirt jest brzydki, ok? Jest brzydki. Także słuchajcie, jeżeli mamy takie coś, możemy zawsze wymienić na Exchanger. Wrzucamy to i wymieniamy sobie na jakąś ładniejszą jedną kostkę. Oczywiście można tak zrobić, czemu by nie? Ale słuchajcie, skoro my już mamy ładną kostkę, to sprzedajmy tą i jeszcze to też sprzedajmy. Kurde, może jeszcze sobie coś spróbujemy kliknąć, tak na testy. Kurcze, może faktycznie taki ten jeden knife case, jak już nam tak ładnie poszło. Co o tym myślicie? Można by zaczarować generalnie. Dobra, tak na testa po prostu. Na testa raz klikam, nie patrzę, wolę nie wiedzieć. Dobra, jestem ciekaw, no jestem ciekaw.
co nam się tam trafi. A my mamy... Okej. Tak naprawdę jesteśmy 150 zł w plecy, no tak naprawdę nie jest to jakoś mega źle, nie? Także słuchajcie, niestety nie udało się, aczkolwiek ja bym tutaj jeszcze coś pokminił. Może właśnie ze skrzynkami jeszcze takiego typu. Mamy jeszcze 2% Marble Fate, dajmy znowu 8. Okej, albo nie, dajmy mniej, bo ta skrzynka jest droższa, także nie ryzykujmy aż tak. Underdog na 4, dobra, jazda z tematem, lecimy. Czy teraz faktycznie nam się powiedzie, czy też nie? Ja tutaj daję losowe boty. Oczywiście, czy underdog, czy też nie? To już zależy od was, jak tam chcecie. Ja generalnie, jeżeli chodzi o takie skrzyneczki, właśnie 1% na coś 2%, to wybieram zazwyczaj underdoga, ponieważ gdzieś nie wierzę w swoje umiejętności i w swojego farta. Więc, dobra. Teraz pytanie, czy ta bitwa w ogóle się zwróci, bo jeżeli tutaj nikt nic już więcej nie wydropi, no nie, no nie, trafiliśmy kałacha, więc jesteśmy w dupie. Ta, chyba jest koniec, niestety nie tym razem. Okej, no shit, ej, gdyby ten jeszcze trafił, to by było lepiej. To by było lepiej, a niestety jest jak jest, no trudno, no trudno. Jeszcze jedna case batelka, taka by się przydała. Mamy jeszcze coś takiego jak 4% Marble Fate. Kurde, może takie 4% i 4 skrzynki. No ktoś to musi trafić, ktoś to musi trafić. Zaraz zobaczymy, no. Się okaże, się okaże. Jazda, cyk, cyk, cyk. Ja i tak już dzisiaj kosę trafiłem, także można powiedzieć, jestem zadowolony. Ale zawsze można by było mieć dwie, tak? Okej, nikt. Niestety nikt. Jak to dalej będzie wyglądało? Dobra, trafił Rosso. I teraz... Uwaga, jeszcze to jest Marble Fate, nie? Nadal nikt. O ja. Teraz będzie nieźle. Teraz będzie nieźle. No nie! No znowu ja. Teraz zobaczymy, kto wygra. Czy Adrian, czy Michał? Bo Michał wygrał. Ja wierzę w tę bitwę. Wierzę w tę bitwę. Wierzę w jackpot. Wierzę, kurczę, w jackpota, że on odda, nie? Teraz trafiam 3 razy Marble Fade'a. Znaczy, oni trafiają, a ja zgarniam zysk. I to będzie easy. Jak było blisko, dobrze, że nie trafiłem. To jest tryb underdog, przypominam nadal. Ej, czyżby teraz nikt nie trafił? No chociaż jeden by się przydał, tak? No nikt! Ale lipa! Ej, dobra, zobaczymy, kto wygra. Tu jest łączna suma złotówka, 2 złote. Gratulacje, wygranej 2 złote. Ale teraz unlucky, no właśnie, to jest minus tych bitew, tak? To jest minus, że naprawdę może ci się dosłownie nic nie trafić, dosłownie. Okej, sprawdźmy, jak pójdzie mi sytuacja z moją skrzyneczką, ulubioną, że tak powiem. Tutaj te bitwy damy... Dobra, 10. Daliśmy 10 skrzynek. Tryb tym razem standardowy, publiczna, na 4. I zobaczymy, czy nasza skrzyneczka z naklejkami faktycznie odda, czy to będzie jak będzie, no. Jeżeli teraz nie odratuję, to ja już chyba pasuję na dziś, nie? Ja już dzisiaj chyba odpuszczam, bo kurczę, też nie chcę wszystkiego przewalić. A już kosę mam, więc tak naprawdę zdobyliśmy. No może to nie była kosa moich marzeń, bo fajnie by było mieć jakiegoś karambita. Okej, mamy Fnatic, aczkolwiek... No, zobaczymy, może tutaj się nam przyfarci jeszcze. Na razie prowadzimy, na razie prowadzimy. Nie, nie prowadzimy już. Oczywiście, gościu trafił nipa. My też trafiliśmy teraz. Ale on też. No dobra, ile tu jest? 3 dychy różnicy, 36 zł. No ale on kolejnego nipa trafił, no co jest grane? To jest nie fair. No nie, no musielibyśmy teraz za 150 trafić na klejkę, takiej raczej nie ma. Przynajmniej nie idzie i tak łatwo zdobyć. Uwaga. Okej. Nie, no tu już gościu widzę 500 zł ponad trafił. Okej, co to? 11 zł. Myślałem, że jakieś coś rzadkiego, bo ładnie wyglądała ta naklejka. A tu jednak, no i shit. No i shit. Dobra, ziomeczek wygrał, gratulacje. Tutaj zdecydowanie gdzieś najlepsze trafił naklejki do tego mało sporta. Serio nieźle. No ale okej, no. Mamy tutaj trochę tych naklejek, to na pewno posprzedaje. Mamy Marble Fade'a, no to jest najważniejsze. Faktoryniu w dodatku, także no profici ładny jest. Co tutaj jeszcze? No na pewno przypominam o evencie, który nadal trwa. Pool Party.
warto gdzieś sobie w nim wziąć udział. Jak zdobyć takie słoneczka, żeby w ogóle brać w nim udział, tak? Tutaj mamy słoneczkę, ja mam tylko 8. Wystarczy doładować konto albo otwierać sobie skrzyneczki eventowe. Także my teraz sobie tak zrobimy. Drinks case na przykład dajemy na buście od razu, dawaj. 63 zł, zobaczymy czy nam się tutaj to zwróci. Aczkolwiek nie zależy mi, żeby to się zwracało, ważne żeby dawali tutaj słoneczka, ponieważ to potem fajnie możemy sobie powymieniać, tak? Nasze punkciki. Dobra, jeszcze raz. Okej, mamy tutaj tego. O! Prawie się zwróciło. Ale mamy już 1290 punktów. Także wchodzimy w nasz event. Mamy tutaj Król Wzgórza. Oczywiście przypominam, że top 100 osób zgarnia skina, więc warto jak najbardziej tutaj wziąć udział. Tutaj sobie wpłacacie słoneczka i od razu was dodaję do rankingu. Mamy ustrzel skina, także my sobie strzelimy. Trafiliśmy tutaj za 38 groszy. No nie najlepiej. I mamy handlarza bronią. Ten tryb oczywiście polecam, ponieważ my wpłacimy sobie wszystko i dostaniemy, uwaga... No finalnie dostaliśmy tam skina za złotówkę, ale generalnie no właśnie tak to mniej więcej wygląda, że raczej tutaj jakieś resztki bym wrzucał, a głównie brałbym udział w tym Królu Wzgórza, ponieważ no tam są naprawdę konkretne nagrody, tak? No i to już by było tyle z tego odcinka, także dziękuję wam pięknie za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało. Przypominam oczywiście, że również na samym dole macie coś takiego jak social case i po prostu otwieracie sobie skrzyneczki w zamian za wpisanie tutaj kodu, czyli musicie obserwować na socialach CSGO Skinsa i... tutaj sobie z tego korzystacie, także to już by było tyle, dziękuję wam pięknie za oglądanie i mam nadzieję, że również będziecie mieli farta, nara, pszu.